więc tak powinno być łatwiej. Nie będzie się tak denerwował. Ej, co się stało tam na dole? Myślimy, że morderca włamał się do kostnicy i zostawił nam zdjęcie kolejnej ofiary. Jaja sobie robisz, co? Jaj sobie nie robię. Odważny skurwiel, to trzeba mu przyznać. Powinieneś tam pójść i zerknąć na zdjęcie. Claire musi poddać je kilku testom, a potem wysłać do laboratorium. Myślisz, że tam na dole jest bezpiecznie? Tak, zajebiście. Z całą pewnością. Dobra, pójdę zobaczyć. Okej, okay, a ja odwiedzę pana Kolara. No, wysłałem ci adres na twój komputer w samochodzie. Jeśli dam radę, pójdę porozmawiać ze znajomymi ostatniej ofiary. Może uda mi się pogadać z tą drugą dziewczyną ze zdjęcia? Dobra myśl. Dobra, coś tam znowu napisałaś, dobra. Nie, ten rozdział trzeci. Trzeci rozdział mi dawaj, dobra, pościg już był. Profil. Dobra, muszę zacząć od początku. Trzeba wszystko przejrzeć jeszcze raz od nowa, jak układankę, którą zostawi się na kilka godzin. Po pierwsze, zakrył twarze dwóch ostatnich ofiar. Znał je bez względu na to, jak bardzo jest szalony. Muszę z nim pogadać? Nie pamiętam. Mam nadzieję, że ten Kolar to nasz morderca. Warto spróbować. Dobra, okej. Okay. Aha, do tego muszę jechać, okej, okay, dobra. Tylko całego Kolara jechać. Dobra, czytałam notatkę ostatnio, teraz sama tak chyba czytałam, pościg czytałam. W tym miejscu, po pierwsze, zakrył twarz dwóch ostatnich ofiar, znał je bez względu na to, jak bardzo jest szalony. Jakaś część jego osobowości odrzucała to, co robił, chciał się tego wyprzeć. Zawsze łatwiej polować na kogoś obcego, tak więc zakrył ich twarze, a teraz wiemy, że musimy szukać jakiegoś wspólnego mianownika i właśnie on pozwoli nam dorwać drania. Dobra, czy ty jakoś kolala unikać, dobra. Mhm. Brownika nie muszę iść, czekaj. Brownik, ty śmierdzący dupku. Naprawdę nie chcę teraz z nim rozmawiać. Ty nie, dalej, tak nie, dobra. Dobrze. A nie, zawiesił nas, a nie wywalił z roboty, dobra. Okay. To jest inna sprawa, dobra, okej. Okay. Dawaj, idziemy tego Kolara, okej. Okay. No, Kolara szybko. No, kolesia Kolara jakiegoś. Wacława Kolara jakiegoś, dobra, szybko idziemy. Naszą BMK pojemy. Kurde. BMK, terenówką, kurde, BMK jakaś. To terenówka to wziąłeś? Nie. Dobra, nie mogę. Ja to muszę wziąć, nie wiem, pamiętam. A, później żeby to pikry, dobra chyba. Dobra. Nie potrzebuję tego. Mogę też chyba i teraz, dobra. Kurde, grałam w tą grę, dobra, przypomnę się wszystko, dobra, przypomnę mi się, dobra. Jedziemy do podejrzanego. Aresztować go. Znaczy przesłuchać go. Dobra, jeszcze nie aresztować. Jej. No. Dawaj, no. Pokaż się już. Który ludzie ten jakiś. A, na kampus, no tak, to jest to. Biuro. Jestem w dom tego pata, co jego na kampus. Na kampus! O, taki fajny budynek. O, kolejny pisek oczywiście w Wiktorii. Trzeba przeczytać oczywiście. No to tam będzie profil. Dobra, kampus. Uniwersytet Chicagowski. Pierwsza ofiara tu pracowała, numer 3 i 4. Były studentkami. Jeśli dodam do tego fakt, że morderca znał czwartą ofiarę, to na pewno powinnam rozejrzeć się na uniwersytecie. Dobra, okej, jest, uniwersytecie. No, a, studentem. Uniwersytet, kurde, cały. Chicagowski. Ha! No tu jakaś bała sobie siedzi. Halo, pse pani. Siedzi jakaś pancia. Co, nie mogę z nią pogadać? No, tam się pójdę, czy tu? A tu też nie mogę, dobra, to jest jakaś... Pancia, z którą nie mogą gadać. Znaczy, z którą nie mogę gadać. Dobra, to idziemy do góry. Mhm.
Wacław Kola. Gdzie ty mieszkasz, pani? Nie wiem, popukam sobie po drzwiach. Znajdę dobre drzwi. Tutaj na pewno nie wiem. Kto tam? O, odgadłam, ale... Agentka McPherson, FBI. Chciałabym zadać panu kilka pytań, jeśli ma pan czas. Dla pięknej agentki zawsze znajdę czas. Mogę wejść? Naturalnie. Ale kobieciarz, ja pierdzielę. Boże, wybacz, że zapytałam. Słucham? Nie, nic, po prostu głośno myślę. Aha, okej. Okay. Znasz niejaką Natalie Kenwar? Owszem, znałem. Przypuszczam więc, że wiesz, że została zamordowana mniej więcej miesiąc temu. Tak, i już rozmawiałem o niej z oficerem policji. Tak, wiem, ale byłabym wdzięczna, gdybyś mi przypomniał. Kim była dla ciebie? Przyjaciółką? Zwykłą koleżanką ze studiów? Łączyło was coś? Dawałem jej korepetycje. Studiowała kryminologię, a ja pomagałem jej z niektórych przedmiotów. Często tu przychodziła. Znasz Cynthia Woods? Cynthia Woods? Nie, nie wydaje mi się. Jesteś pewny? Może to zdjęcie ci pomoże. A, tak. To przyjaciółka mojej sąsiadki. Widziałem ją na imprezie. Stamtąd jest to zdjęcie. A więc nie jesteście z Cynthią w bliskich kontaktach? To raczej moja sąsiadka się z nią przyjaźni. Ja chyba widziałem ją jakieś dwa razy. Na imprezie, na korytarzu. A skąd to pytanie? Znaleziono ją brutalnie zamordowaną w opuszczonym budynku. Nie myśli pani chyba, że... Hej, hej! Ja tu cały czas siedzę i pracuję nad magisterką. Nigdzie nie wychodzę. Poszedłem do Mii na imprezę, bo mnie zaprosiła. Myślę, że dlatego, że mnie narzekał na hałas. Mija to ta druga dziewczyna na zdjęciu? Tak, jest moją sąsiadką. Twoja praca magisterska, o czym piszesz? Tematem jest sprawa seryjnego mordercy, zwanego rozpruwaczem z Perelowki. Miała miejsce pod koniec lat 20. Co ty nie powiesz? Zna pani tę sprawę? Można tak to ująć, owszem. Mogę się przyjrzeć? Jasne. Wydrukuję pani nawet kopię. No to dawaj. Student kryminologii, co? Macie coś z profesorem Prattem? Nie, ale znam go. Miałem z nim kilka dyskusji na temat dziwnych, nierozwikłanych spraw. Wciąż jest MWR-em? MWR-em? Mocną woń roztaczającym. Innymi słowy, śmierci. Tak, wciąż nim jest. Dobra, mogę dostać tę kopię? Jasne, zaraz wracam. No, teraz muszę coś jakąś butelkę szybko zawinąć. Ta, zaciskanie paluchów szybko. Ja wiem, co muszę zrobić. No, teraz. No. Teraz mam szansę. Powinnam coś zwinąć, żeby zdobyć odciski palców. Na butelkę, na szybciej, no. No chodź. Się grało, to się wie. Co muszę zrobić w tej grze? Jej, buteleczka jest. To powinno wystarczyć. Proszę. Dziękuję bardzo. Na pewno przeczytam. Byłbym wdzięczny za pani opinię, oczywiście, jeśli znajdzie pani chwilę wolnego czasu. Coś się znajdzie. Nie planuje pan wyjeżdżać z kraju? Nie. To dobrze. Dziękuję za współpracę i będziemy w kontakcie. Jaki spokojny ten koleś. Normalnie, co? Panie. Coś tam, co tam jeszcze? Coś? Coś dostałam od niego. Co? Na butelce znajdują się tłuste odciski paluchów. Nie czekaj, to było, nie czekaj jeszcze raz. Palców chyba, paluchów? Między palców, dobra, coś napisała ty całym kolesiu. Dawaj, czytamy. Jezu, nie ten rozdział trzeci do jasnej cholery ciągu. Dobra, kolar. Wspaniale, teraz jakiś opętany nieudacznik chce udowodnić, że dziadek był seryjnym mordercą. Już pewnie nie mogę mieć nadziei, że nikt na południu o tym nie słyszał. Nie, o tym nie usłyszy. A jednak kolar wydaje się naprawdę zainteresowany seryjnymi mordercami. Zbyt zainteresowany. Już się zdarzało, że tacy ludzie decydowali się w końcu pójść w ślady zbrodniarzy. O Jezus, dobry. Przeczytane. Jeszcze pukamy gdzieś? Nie, dobra, jakieś sąsiadki, nie, teraz nie, chyba nie, coś tam, nie?
A nie, teraz chyba nie wiem, pokazuję sąsiadki jakieś ze strony Dela. Odciski palców trzeba, tak, chyba te. Coś tam, coś tam. Zwinąć odciski palców. Pobrać te odciski palców i coś tam. I Millerowi dać do sprawdzenia te. O, telefon dzwoni, dobra. Jeszcze o tym zapomniałeś. Tak? Cześć, to ja. Co jest? Nic takiego. Dzwonię tylko, żeby ci powiedzieć, że jestem w drodze do współlokatorki ofiary numer 5. Może ona powie nam coś wie. O, super. Miejsce się skończyło. Ale jajca. Ale super. Jak poszło? Na gazie i innym razem. Jak to byłam? Byłam, zobaczyłam, koszulkę kupiłam. Yeah, witam cię w kolejnym odcinku. Dobra, wiecie z jakiej gry? Dobra. Z przygód agentki MacPherson. Się akcja dzieje. Butelkę ukradliśmy z odciskami paluchów wrodnego Wacława Kolara. Teraz idziemy ściągać odciski paluchów. Wrednego Skorbysyna. Czy nie jest mordercą? Dobra, okej. Tak, dobra, zatem muszę jechać do tego, nie, ta, bo nie. To chyba do biura. Ściski z paluchów zdzierać. Z tych paluchów. Czyli z tej butelki znaczy ścierać. Dawaj, butelki, znaczy z tej butelki ściągać odciski paluchów. Tego zastanego Wacława Kolala. Ale nie mogę dalej jeszcze. Szybko, 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 na ósme piętro, szybko, szybko, szybko. Pendolino, 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 pendolino. Zasuwała se agentka MacPherson. Dalej. Jak wizja, zasuwała se. Agentka MacPherson. Już, paciski paluchów, nie ściąganie, szybko. Szybko, szybko, szybko. Gazu, 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 gazu. O, tutaj chyba już ruszy dupę, nie? O, nikogo nie ma. Na ten dupek dalej siedzi? Na dupie? Halo? Nie chcę teraz rozmawiać. No dobra, ja też nie chcę gadać. Zobaczyła, słyszę coś wszystko. A no, ciszyłam znowu wszystko, Jezus. Mać by to. Co, gadamy z tą? Ciekawość to Zarąbista gra, na co widzicie, trzeba z nią pogadać najpierw. A zaraz jakiś pojawi się znowu? Nie, chyba już nie. Pewnie kretyn jakiś, no ale. Więc nie chyba. A nie ma tego znowu, tego jakiegoś pisu? Nie ma. Dobra, czyli muszę sama zdjąć odciski palców. Jeszcze lepsza frajda. Ajaj, super, dawaj. Frajducha! Nie frajda. Frajducha, frajda. Frajda, frajducha, dawaj. Ale będzie mi fajnie dochodowy. Na jej biurko, chodź szybko. Paluchy czas. No to wiem, że czas. Zaciski paluchy. No trzeba tam pogadać jeszcze. Jest z niej biurkiem. Dawaj, dawaj. Mhm. No. Tu chyba. O, już. Dobra. Mhm. Co tam muszę zrobić? To. Pędzel. Pędzle. Pędzlować. Gdzie to jest ten odcisk? Nie wiem, tu. Mogę użyć samego pędzelka. Mhm. To się nie uda. To się nie uda. No gdzie te paluchy? O, tu? Mogę użyć samego pędzelka.
To? Nie mogę tego tutaj użyć. Gdzie paluchy? Tu? No. Nie mogę tego tutaj użyć. No co? To wystarczy. O, jest paluch, chodź z palucha. Ojej, ojej. Tra la la. A zamknąć to, zakłaść to w ogóle? Dobra, już. Dobra, idziemy. Mamy ten odcisk palucha. Odcisk palców, kolana na taśmie, dobra. Na straśmie. Lecimy znowu. No biegnij, co ty robisz, no. No to przyleci? Nie, dobra, nie przyleci. Idziemy. Cholera, cholera, zrobimy sobie i tak dalej. Coś ci powiem, nic ci nie powiem. La 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 la. A ty mi się starałeś, czekasz, dobra. Dobra, to mam wiarę, czekasz. Czekaj sobie, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. I tak sobie dalej. Nas czekaj. No dobra, już nie wpisuj. Trzeba gdzieś to samo wpisywać, gdzieś wpisywałam wcześniej. Dobra. Właśnie, żeż kurde. O Jezus. No, odciski paluchów mam. Skończyłam już z odciskami. Jezus. O Boże, szybciej. Dokąd teraz będziesz? Z powrotem do tatusia. Muszę trochę poczekać. Dobra, jak czegoś będę potrzebowała, to zadzwonię. Jasne. Mhm. Sprawdzasz to samo, co mam tego? Czy się przypadkiem nie wybierałaś do taty? Wybieram się. Aha, dobra. Coś nie gadamy, dobra, okej. Okay. Naciski były, bla 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 bla, teraz do tatusia znowu. Pędzimy pandolino. O Jezu, poczytać. I znowu gasem będziemy grać. O Jezu.